Pośród wielu istotnych wydarzeń minionego tygodnia wybraliśmy dla Was te najważniejsze. Zapraszam na najnowsze wydanie studia Grupy Orlen. Zaczynamy! Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego programu. Dwudniowe spotkania w Czechach. Orlen dla Płocczan. Beneficjenci Fundacji Anwilu. Orlen coraz bliżej pełnej kontroli nad czeską spółką z grupy kapitałowej Unipetrolem. Najpierw koncern kontrolował 63% akcji, po grudniowym wezwaniu już 94%, a teraz zapadła decyzja o wykupie pozostałego pakietu akcji. To był temat rozmów, choć nie jeden, spotkania prezesa PKN Orlen z władzami czeskiej spółki i menedżerami grupy Unipetrol. Wizyta w czeskiej Pradze rozpoczęła się od spotkania z ambasadorem RP Jarosławem Strejczkiem. Rozmowy dotyczyły relacji bilateralnych w kontekście naszego zaangażowania biznesowego w tym kraju. Prezes Daniel Obajtek rozmawiał także z zarządem czeskiego koncernu oraz kadrą menedżerską. Tematów do rozmowy było wiele, choćby skuteczność zarządzania i oczekiwane kierunki rozwoju grupy Unipetrol. Dominującym jednak wątkiem dyskusji była ogłoszona w tych dniach zgoda Rady Nadzorczej PKN Orlen na nabycie przez koncern pozostałych akcji spółki Unipetrol reprezentujących niespełna 6% kapitału zakładowego. Orlen zamierza zaoferować w wykupie cenę 380 czeskich koron za jedną akcję i tym samym utrzymać poziom cenowy z wezwania z grudnia 2017 roku, na które pozytywnie odpowiedzieli akcjonariusze Unipetrolu posiadający łącznie ponad 31% akcji. Docelowo Orlen ma posiadać 100% udziałów w grupie Unipetrol. Po pierwsze, będziemy w stanie lepiej integrować nasze procesy, począwszy od procesów produkcyjnych, poprzez procesy administracyjne, zakupowe, jak również zarządzanie łańcuchem wartości i rynkami w sposób znacznie bardziej efektywny, wyzwolić szereg synergii, które w grupie przy dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku są niezmiernie istotne. Również Unipetrol to, przypominam, bardzo dynamiczne dwa ośrodki rozwojowe, w których będziemy prowadzili już teraz znacznie więcej wspólnych projektów zarówno Unipetrolu, jak i PKN-u. Prezes Daniel Obajtek był także na stacji benzyny, której sieć stanowi o sile naszego czeskiego segmentu detalicznego. Licząca ponad 400 obiektów benzyna, jest największą siecią stacji paliw w Czechach. Daje nam to olbrzymie możliwości, m.in. promowania polskich produktów za granicą. Zgodnie z przekazanymi przez prezesa założeniami, będzie ona dalej rozwijać się z wykorzystaniem sprawdzonych w Polsce formatów pozapaliwowych Stop Cafe. Korzyści biznesowe będzie przynosić też instalacja polietylenu PE3 powstająca w zakładzie w Litwinowie. Realizacja projektu o mocy około 270 tysięcy ton rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Dzięki niej będziemy mogli poszerzyć swoją działalność o nowe segmenty rynku. Orlen zarządza 6 rafineriami w 3 krajach. W ostatnich latach w ramach procesów optymalizacyjnych w ramach grupy Orlen połączono południowe aktywa w Polsce. Odpowiedzią koncernu na bieżące i przyszłe wyzwania rynkowe jest przede wszystkim poprawa doskonałości operacyjnej zakładów produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej w stosunku do konkurentów. To dotyczy również aktywów w Czechach. W ramach działań podejmowanych w projekcie Orlen dla Płocka znalazły się też i te dotyczące wszystkich mam. W sobotę obchodziliśmy Dzień Matki i była to niezwykle miła okazja, by zaprosić je do udziału w imprezie przygotowanej przez Orlen. To była naprawdę wyjątkowa sobota. Tłumy mam i córek postanowiły spędzić popołudnie i wczesny wieczór w płockim amfiteatrze, gdzie przygotowane atrakcje trafiły w gust i oczekiwania pań w różnym wieku. Jako firma PKN Orlen mogliśmy podziękować między innymi mamom, bo oczywiście tatusiowie też byli w amfiteatrze, ale przede wszystkim zależało nam na tej pokoleniowości, żeby mama zapraszała swoją mamę i odwrotnie. Dlatego mieliśmy przekrój wiekowy bardzo duży i cieszymy się ogromnie, że jest takie duże zainteresowanie i widać było tą radość, ten uśmiech na buziach i z tego się bardzo cieszymy, że rzeczywiście każdy z nas ma osobiste uczucia, każdy z nas ma osobiste wrażenia, jeśli chodzi o świętowanie Dnia Mamy. Na pewno można powiedzieć, że zawdzięczamy mamom to,
jakim jesteśmy osobowościami, jakie mamy charaktery, za tą cierpliwość, troskę, wyrozumiałość. Oczywiście dzisiaj chcieliśmy podziękować i życzymy wszelkiego dobra wszystkim mamom. Oferta adresowana do mam z okazji ich święta skupiła się nie tylko na artystycznych występach na scenie, ale również praktycznych spotkaniach na koronie amfiteatru. Była okazja do uzyskania porad ekspertów i specjalistów, lekarzy, dietetyków czy dermatologów oraz stylistki. Kobiety chciały rozmawiać o typach sylwetek. Były ciekawe, jaki mają typ, czy są jabłkiem, czy gruszką. Bardzo je ciekawiło, jeśli poznały już ten typ sylwetki, ponieważ ja je mierzyłam. Chciały się dowiedzieć, jak naprawdę zatuszować swoje mankamenty, chociaż ja się śmieję zawsze, że podstawą jest to, żebyśmy odkryły, co mamy w sobie najpiękniejszego. Moje pierwsze pytanie to było do każdej kobiet, co ty w sobie lubisz? I dopiero wtedy mierzyłyśmy się, odkrywałyśmy te mankamenty i wtedy starałyśmy się je ukryć. Spora część pacjentów to byli pacjenci, którzy chcieli jakby skontrolować swoje znamiona, pieprzyki tak zwane. Większość tych znamion okazywała się łagodna. 3,5 tysiąca osób, które przyjęły zaproszenie od Orlenu na obchody Dnia Matki, nie nudziło się także i na widowni, gdzie wybuchały salwy śmiechu podczas występu kabaretu pod Werwigroszem oraz tu i ówdzie dało się słyszeć międzypokoleniowe śpiewanie razem z występującym na scenie zespołem Pektus. Wspaniały koncert, przedstawienie było bardzo miłe, miły prowadzący. Kabaret wspaniały, także bardzo miło wspominam. Jesteśmy bardzo zadowoleni, wspaniały występ, kabaret, duże poczucie humoru. Fantastycznie, koncert wspaniały, jesteśmy bardzo zadowoleni. Serdeczne życzenia dla wszystkich mam. Choć takie obchody święta naszych mam Orlen zaproponował po raz pierwszy, to zdaje się, że obecni w amfiteatrze mieli okazję zobaczyć pierwszą, lecz nie ostatnią imprezę z tego cyklu. Otylia Jędrzejczak wpadła do Płocka z wizytą, by zainspirować uczących się pływać do wytrwałych treningów, a przede wszystkim do dbania o kondycję fizyczną. A gdzież polska mistrzyni mogła uczynić to lepiej niż na basenie? Znana pływaczka wzięła udział w projekcie Bezpłatne lekcje pływania finansowanym przez PKN Orlen i realizowanym przez rejonowe płockie WOPR w ramach drugiej edycji projektu 100 mieszkańców Płocka w wieku 40+ oraz dzieci z klas 4, 5 i 6 płockich szkół podstawowych uczą się pływać pod kierunkiem instruktorów płockiego WOPR-u. Te osoby, które uczestniczą w tym projekcie, nie mając przystępując możliwości pływania, nie mając umiejętności pływania, w trakcie trwania, rzeczywiście to jest długi okres czasu, bo to jest od września do czerwca, kiedy ten projekt się kończy, nabywają tą umiejętność, czyli przez to spędzają już wtedy bezpiecznie czas wypoczynku nad wodą. I to jest dla nas istotny element, czyli zwiększamy to bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą. Mało tego, te osoby, które nabyły umiejętność pływania, nie tylko umieją pływać, ale umieją również pomagać innym osobom. W przypadku zachłyśnięcia, utonięcia, one również mają zajęcia w zakresie samoratownictwa i ratownictwa wodnego. Spotkanie z Otylią Jędrzejczak było ogromnym przeżyciem. Zalecenia dla kursantów były cennymi wskazówkami, ale również dodatkową motywacją do uczestniczenia w zajęciach. Medalistka opowiadała o swojej drodze do sukcesu, zaletach pływania oraz niezbędnej w tym sporcie konsekwencji i determinacji, ale także chętnie odpowiadała na wszystkie pytania, rozdawała autografy i pozowała do zdjęć. Każdy projekt, który zachęca dzieci do aktywności fizycznej, do tego, żeby poprzez sport szukały drogi dla siebie, jest doskonałą rzeczą, doskonałym projektem, ponieważ dzieci potrzebują tego, aby powinny aktywnie spędzać czas, powinny odnajdywać siebie poprzez sport, wartości, jakie daje sport, umiejętność wyznaczenia celu, szacunek dla drugiego człowieka. Tych wartości nie poznają w żadnej innej dziedzinie. I tak jak ważny jest projekt, który aktywizuje dzieci, tak samo ważna jest lekcja wychowania fizycznego i o tym nie powinniśmy zapominać. Po 8 miesiącach nauki pływania wszyscy uczestnicy są już w stanie przepłynąć kraulem co najmniej jedną długość głębokiej nicki basenowej, co biorąc pod uwagę problemy nawet z zanurzeniem głowy do wody w początkowym okresie nauki jest osiągnięciem niezwykłym. Uczestnicy na koniec zajęć będą mogli popisać się co najmniej podstawową umiejętnością pływania stylem klasycznym i na grzbiecie. Dla wszystkich fanów piłki nożnej na okoliczność Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie PKN Orlen przygotował wyjątkową piłkarską promocję. Klienci dokonujący zakupów na stacjach paliw koncernu mogą złapać unikatową piłkę w atrakcyjnej cenie. Akcja potrwa do 5 sierpnia. Jednoczesny zakup na stacjach Orlen dowolnej ilości paliwa i produktów pozapaliwowych o minimalnej wartości 4 zł upoważnia do odbioru jednej naklejki. Wyjątkową piłkę można odebrać dysponując 5, 10 lub 15 naklejkami. Uczestnicy programu Witaj mogą zapłacić za specjalnie przygotowaną na tę okazję piłkę, również używając zebranych punktów.
W ostatnich tygodniach Orlen pozyskał 3 kolejne lokalizacje pod budowę miejsc obsługi podróżnych, zwiększając liczbę w tym segmencie rynku do prawie 40%. Nasza grafika pokazuje, jak od 20 lat przybywało kilometrów dróg szybkiego ruchu i gdzie w tym czasie powstawały orlenowskie miejsca obsługi podróżnych przy autostradach. Nowe MOP-y to Jawor Wschód i Jawor Zachód, położone przy drodze ekspresowej na odcinku od przejścia granicznego w Lubawce do Legnicy oraz przy autostradzie A4 wyjazd z Rzeszowa w kierunku Krakowa. Wraz z 3 nowymi Orlen będzie miał 40 obiektów. Na Wydziale Wodno-Ściekowym Zakładu Produkcyjnego w Płocku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe. Założeniem do ćwiczeń było uszkodzenie i rozszczelnienie rurociągu na estakadzie spowodowane przejazdem autocysterny oraz włączenie do działań doradców ADR i specjalistów SPOT. Warto wspomnieć, że SPOT to system pomocy w transporcie niebezpiecznym, a Krajowe Centrum mieści się w PKN Orlen. Letnia strefa czytania została uroczyście zainaugurowana w ogrodzie Biblioteki dla Dzieci imienia Wandy Chotomskiej w Płocku. Renowację terenu zielonego znajdującego się przy bibliotece wykonali wolontariusze z Orlenu wraz z pracownikami placówki. Zorganizowanie ogrodu na nowo nie byłoby możliwe, gdyby nie środki finansowe Fundacji Orlen Dar Serca, która w 100% pokryła koszty inwestycji. Podczas otwarcia ogrodu w miniony weekend odsłonięty został mural ścienny, który jest autorstwa uczennicy pierwszej klasy Małchowianki. Jej praca została wybrana w konkursie, który zorganizowała biblioteka. Orlen pokrył koszty materiałów do jego wykonania i ufundował dla uczennicy nagrodę. We włocławskim Odwilu także mają swoją fundację, dzięki której spółka z naszej grupy kapitałowej może działać na rzecz miasta, w którym funkcjonuje. Po raz kolejny już ogłoszono listę laureatów organizowanego przez fundację konkursu grantowego. Fundacja rozdała granty 4. już raz. W tej edycji o dofinansowanie ubiegały się organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gmin ościennych. Z 48 zgłoszonych do konkursu inicjatyw organizatorzy wybrali 27, na których realizację przekazali łącznie 290 tysięcy złotych. Różnorodne inicjatywy. Przede wszystkim dofinansowanie otrzymały projekty, które stawiały na integrację międzypokoleniową, upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości i oczywiście bardzo ważną rzeczą były walory edukacyjne projektów. Beneficjenci 4. konkursu grantowego mają 9 miesięcy, aby zrealizować swoje pomysły na dialog międzypokoleniowy. Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się m.in. projekcje 24 filmów dokumentalnych prezentujących, z jakimi problemami borykają się ludzie współcześnie i na przestrzeni lat, stworzenie strony internetowej, która prowadzona przez młodych ludzi i seniorów stanie się platformą informacji o Kujawach, a także organizacja 4. włocławskiego pikniku historycznego Droga ku Wolności. W ramach dotychczasowych 3 edycji konkursu grantowego fundacja przekazała środki finansowe w wysokości niemal 1,5 miliona złotych. Ta oferta zawsze spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i hasło Open Day wywołuje pełną mobilizację. Kolejny raz zaprosiliśmy rodziny pracowników i samych mieszkańców Płocka i okolic na drzwi otwarte płockiego zakładu. W majowej edycji wzięło udział ponad 500 osób. 8 autobusów ze zwiedzającymi przejechało wewnętrznymi drogami zakładu produkcyjnego. Przewodnicy opowiadali o poszczególnych instalacjach, procesach produkcyjnych oraz dzielili się ciekawostkami z życia koncernu. Po zwiedzaniu uczestnicy przejechali na poligon zakładowej Straży Pożarnej, gdzie na gości czekali strażacy. Były pokazy ratownictwa technicznego i drogowego, sekcji wysokościowej, sekcji ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczenia gaśnicze. Dzieci oglądały wozy strażackie, pytały o ich wyposażenie. Chętni mogli ugasić symulowany pożar, a najodważniejsi wspiąć się pod okiem strażaków z sekcji wysokościowej po drabince wysięgnika. Dodatkową atrakcją była kąpiel w pianie gaśniczej. Ratownicy medyczni przeprowadzali pokazy udzielania pierwszej pomocy i instruowali, co robić w sytuacji zagrożenia życia. Moja rodzina jest tutaj dzisiaj pierwszy raz i dzieciakom się podoba, tam gdzie tata pracuje, cały Orlen robi dla nich wielkie wrażenie. Wszystko im się podoba, bo dla nich to jest nowość, tak? Duże wozy bojowe, strażackie, piana, grochówka, nigdy nie jedli grochówki. Pierwszy raz tutaj, bo w zakładzie pracuję, a pierwszy raz jestem na takim pikniku tutaj w straży. Przyjechałem z rodziną, z 2 małych dzieci, no i żoną. To jest bardzo dobra inicjatywa ze względu na po pierwsze integrację pracowników, a poza tym zacieśnianie więzi rodzinnych. Tak, można zabrać tutaj rodzinę, dzieci się cieszą, spędzamy czas razem, jest świetnie. Jest to jeden z największych kombinatów w naszym kraju, a w naszym mieście największy, i skoro już mamy taką firmę, no to niech ludzie wiedzą, czym ona się zajmuje, jakby podwoje swoje otwiera na nich. Ja jestem jak najbardziej za, znam trochę ludzi z Orlenu, uważam, że
dobra inicjatywa. Jest dużo atrakcji i wszystkie mi się podobały, a tak najbardziej to ambulans i sokoły. Ekostrefa, w której można było posłuchać o sokołach i rarogach, ptakach znanych z naszego zakładu produkcyjnego, faktycznie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nowością była obecność pszczelarzy opowiadających o roli pszczół w życiu człowieka. Stoisko uświetniła wystawa sprzętu, gdzie można było zobaczyć pokazowy ul z żywymi pszczołami. Kolejny dzień otwarty zakładu produkcyjnego i pikniku strażaków już niebawem. Teraz przez chwilę w naszym programie o Narodowym Święcie Biegania chcemy przypomnieć w innym nieco niż typowa relacja z imprezy obrazku, jak przebiegała tegoroczna edycja Orlen Warsaw Marathon. Dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu na 10 km i dystansu maratońskiego. Powspominajmy zatem. To był ostatni temat tego wydania Studia Grupy Orlen. Na kolejny program zapraszamy oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.